Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i witam was w kolejnym odcinku Cabala's Big Game Hunter Pro Hunts. Długo mnie nie było, no ale cóż, zdarza się, tak? Mam nadzieję, że wakacje to teraz będę nagrywał trochę częściej, ale też nie mogę, bo rodzinka, trzeba się zająć też swoimi sprawami, nie? Wiecie, nie oceniam was skąd, tylko no nie mam czasu po prostu. Ostatnio skończyliśmy na trzem, no... Jak dobrze widzę, to zero doświadczenia w dzikach, w niedźwiedziach i w jeleniach wirginijskich. Skończyliśmy na 270, czyli wszystko podstawa. Mamy 2124, tak więc zrobimy misję. Trzeba zarobić trochę hajsu. I jak widzicie, tutaj mamy misję. Potrzebujemy doświadczenia 800, a mamy 0, czyli musimy po prostu skoczyć do lasu i upolować kilka dzików. Mniej więcej tak mogę stawiać, że to będzie 6 sztuk, 6, może 7. Wszystko zależy od tego, jak je upolujemy, w sensie czy dostaniemy pieniądze, czy nam je odejmą. Jak duża sztuka oczywiście, tak? Pójdziemy chyba na jelenie wirginijskiego, to szybciej nam poleci, że tak powiem, doświadczenie. Jeszcze przy okazji prawdopodobnie misję zrobimy. Wybieramy tak jak w The Hunter, czas i miejsce, gdzie chcemy, tylko że miejsc mamy trochę mniej. O, jak słyszymy, już są te dziki. Nie wiem, czy wam pokazywałem to w poprzednim filmiku. Chyba tak. Kupiłem amunicję Hollow Point. Czyli tą o większej sile penetracji i przebiciu, które jest naprawdę skuteczne. Pamiętacie pewnie, że wiatr trzeba oczywiście obserwować non-stop, bo nie wiem, co nas spotka. Ciężko będzie się podczołgać. Podejść w ogóle, jeżeli idziemy z wiatrem, zaraz nas wyczują. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cholera, no widzicie, tak to jest, no. Są wakacje, 30 stopni miało być, a jest 20 parę i już człowiek zasmarkany. Może już trochę pokąpał i zdrowie siada. No ale cóż. No. Przyznam się, że nawet nie mam czasu zagrać. Huntera ostatnio widziałem, że wyszły jakieś nowości. Będzie trzeba do tego przysiąść. Może jutro wam to zaprezentuję, jak to wygląda. Widziałem, że wyszedł rewolwer 4.54, tam El Toro i tak dalej. No i chyba jeszcze... Tak, i strzelbę grawerowaną otrzymałem, bo stawiałem na Niemców, którzy wygrali Mistrzostwo Świata. No cóż... O, widzicie? Zrobiła się kopytko na żółto, racica, rapeta się udzieka, tak? Rapeta to się nazywa. Jest pomarańczowa, czyli nas widzą, czują i musimy przykusnąć, bo inaczej zaraz spłoszą się. Mam nadzieję, że uda nam się podejść do tego tristendu, czyli przenosie z wyżki. Czy tam ambona samowspinaczkowa. Zobaczymy, bo zobaczcie, tylko się czołgam z wiatrem i już schodzi na kolor czerwony, pomarańczowy. No, nie jest tak łatwo jak w Hunterze, trzeba przyznać. Dalej, niech się ten... Patrzą w inną stronę, niech wiatr się zmieni, fajnie by było. No, to naprawdę na moją niekorzyść działa. No, to jest takie przyciąganie gry. No, przyciąganie, no powiedzmy, to już akurat jest takie typowo symulatora, no. Faktycznie tą stopkę mogę wyłączyć, żeby jej nie było, ale tryb realistyczny jakoś nie jest mi mile widziany, póki co nie jestem jakimś mistrzem w tej grze. Z The Hunter mam trochę większe zaznajomienie, a i tak mi jeszcze nie idzie najlepiej, bo po prostu jak człowiek nie ma czasu na grę, to się zapomina takie rzeczy. No cóż. Niech spadnie trochę do żółtego, to może trochę niżej się to podejdziemy, wskoczymy do góry i postaram się dać szybki strzał. Czekam jeszcze trochę nowy sprzęt i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na najwyższej grafice. Ale to z czasem. No, są świniaki. Jak tam z punktacją? 183 największe. No jak widzicie, w Hunterze mają trochę większe takie szable jakby. Sztucznie tak wyglądają, prawda? Takie ogromne to są szable. A tu właśnie takie bardziej zbliżone do... prawdziwe to rzeczywistości, tak? Bo jak wiemy, szable dzika wystają tylko w 1/3 długości
Tak, 1/3, nie chcę uskonać. 1/3, no ale ja chyba dobrze mówię. 1/3 długości, a reszta jest schowana w żuchwie, więc po prostu jak się upoluje dzika, trzeba go żuchwę odciąć, ugotować i później się wyjmuje szable i fajki. Naprawdę, podoba mi się tutaj ta ścina, jak jest zrobiona, jest super ekstra. W The Hunter nie ma takiego, nawet jak się ustawi filtrowanie na maksa. Tu każdy włosek jest widoczny. No jest trochę błędów, ale wiadomo, The Hunter jest cały czas udoskonalony, a ta gra została zrobiona raz. Teraz wydana na rynek, no i już tam nic nie wyskakuje, tylko kolejna część ewentualnie będzie. No ładnie trafiono w prawe płuco. Nie wiem, paśnie długo. Farbuje i przede wszystkim to jest ekstra w tego, no farbowanie. Zobaczcie jak dzik gubi farbę. Jest po prostu tak jak w rzeczywistości. Jeżeli postrzelimy, jest po prostu miejsce ze strzału i od miejsca ze strzału zobaczcie, zaraz idzie farba, widzicie, po prostu troczek farby aż do po prostu miejsca, w którym leży zwierzyna już. To jest naprawdę ekstra. Myślę, że nie będę szedł po tropach, po prostu pobiegniemy tak. Raz, dwa. Bo wiem, gdzieś świniaczek. Co my tu mamy? Wielki prawdopodobnie. Tak. 1/10. I jeszcze kolejny. Prawdopodobnie spróbuję, znając swoje szczęście. Spróbowane. No i tu jeszcze jeden. Trochę też fakt, ten ta behawiorystyka zwierząt leży. Wiecie, wielki problem jest atakować w tym momencie. No dziki atakują, ale z tymi takimi zwierzątkami to są, jakbym to tłumaczyć, te zwierzęta są, nie wchodzą w interakcję z graczem, tak? Tak jak dziki, niedźwiedzie nie zaatakują nas, nie tylko uciekają jak się spłoszą, tak jak te szczury w The Hunter, tak? Jak szczur, dosłownie. No, nie wiem, 183 punkty, 600 pieniążków, 600 tych wirtualnych dolarów. Cóż, chyba zrobimy po prostu szybki reset. Chyba, że tu jest coś, będzie zaraz zaczynać. Wiatr jest. Znowu idziemy z wiatrem. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie. O, coś tam jest. Idzie na dziczek, ten co się spłoszył, tak? Tak. No i jeszcze muszę zauważyć, że tu mam wilki czy koty? Nie wiem, naprawdę będę musiał sprawdzić później, jeżeli nie zapomnę. U dzików jeszcze nie spotkałem dymorfizmu płciowego, tak? Czyli cały czas widzę same samce. No nie wiem, czy to jest podłan. O, biegną na nas łanie jelenia wirginijskiego. Tam cielak jest jeden? Nie, po prostu chyba mniejsza jest. Dobra, dzik idzie na nas. Zobaczymy, co te łanie zrobią. O, tych dzików jest więcej. Jeden jest tu i tam dalej. Ciekawe, jak blisko podejdą, zaraz zobaczymy. Jak widzicie, w mecie jest jeszcze dalej, już tak pokazuje jardy. O, już się zatrzymała, ale zmęczyła. O, strzelamy. Mam nadzieję, że nie trafimy do wypadku. O, ładnie, prawe płuco. No i się zatrzymał po pocisk. No, 270, no, kaliber. Jakiś jaki. Nie jest zły, ale mógłby być tak naprawdę 308 albo ten 30.06 byłby w porządku. O, nasz kolega, przewodnik mówi nam, że oddaliśmy zbyt wiele strzałów i niestety ingerencja człowieka w ten teren jest zbyt wysoka i nie zobaczymy żadnych zwierząt. Znaczy, nie zobaczymy. Prawdopodobnie będzie to utrudnione, jak widzimy. Śmieszna poza naprawdę z wirginijskimi, się tak często dzieje, wam powiem, że zwierzęta po prostu się rozkładają w taki dziwny sposób. No ale jakoś tak, jak ktoś nie przekłada specjalnej uwagi do tego, jak wygląda tusza zwierzyny po upolowaniu, to nie powinno mieć żadnego problemu. O, 1200 zarobiliśmy. Emsów, cholercie. 1200 dolarów wirtualnych zarobiliśmy i myślę, że polecimy dalej. Może kupimy coś. Zaraz zobaczymy. No jak widzicie, mamy 183 punkty za jednego dzika, czyli on ma 183 punkty, czyli wszystko zależy od tego, ile punktów ma upolowana zwierzyna przez nas. Czyli nie tyle ile sztuk, tylko
punktacja. Im wyższa punktacja, tym szybciej nabijem. Razorback. O, nie wiem, oglądaliście zarąbisty film. Taki horror. Ale został mi polecany przez kumpla na stresie z Huntera i powiem wam, że film może stary, ale tak mi się zarąbicie go oglądało, bo klimat naprawdę mój. O, o czym on jest? No, on jest o dziku mordercy, taki wielki dzik. Dzikie świnie, prawda? Bo z tego co wiem, to film się odbywa w Australii. Tak, ładnie tam powiedzieli, że w Australii żyją dzikie świnie, tak? Bo to było świnie, które po prostu uciekły na wolność i ciczały. Zresztą tu jest sesji, bo niestety nic nie ma, a to akurat nie ma sensu tutaj chodzić po lasach. No i ta dzika świnia na początku filmu zabiła wnuczka pewnego farmera, chyba farmera, po prostu pewnego starszego człowieka. No i on został posądzony przez to zebranie ludzi, jak są sądy amerykańskie, tak jest. Cholera, wypadło mi w głowie, jak to się nazywa po prostu, tak? Siedzą osoby, które wydają, czy jest winny, czy niewinny. No i powiedzieli, że jest winny, że jest był niepoczytalny, prawdopodobnie, że on zabił wnuka. No i później, kilkanaście lat później się znajdujemy i ten pan poluje na te wielkie, dzikie świnie, Razorbacki się nazywają. No i okazuje się, że ten wielki, wielki dzik, który zabił jego wnuczka, powrócił. Jeszcze raz zresetowałem, bo po prostu nie było tego gatunku zwierząt, które mnie interesowało. Bo cały czas są jelenie wirginijskie, z tego co słyszę. Ach, pal licho. Podejdziemy. Może się uda jakiegoś byczka ładnego upolować. Zobaczymy. No i co, to nie będę spoilerował, no. Po prostu jest trochę akcji. Faktem film stary, dużo takich ujęć statycznych. Ale polecam dla fanów, zwłaszcza starego kina. Tak, tak, znowu są jelenie. Już widać łanie z lewej strony. Jeszcze byczek chyba jakiś będzie z tego, co... co mogę przypuszczać. Zobaczymy. Fajnie było upolować w końcu. Jakiegoś porządnego jelenia wirginijskiego, żeby napić trochę punktacji. Mam nadzieję, że nas nie wyczują. Znowu idziemy z wiatrem. No, trochę przesrane. Przyda się kupić niedługo. Wabik na jelenie wirginijskie. O, herbatka przyszła. Dzięki. Powiem wam, że jest skuteczny naprawdę. Zawabimy nieco to w Hunterze, no i naprawdę tu jest trochę inaczej brzmi to nawoływanie jeleni. Co gorąca herbata? Herbatka z Turcji przyszła. Pachnie jak... wiesz jak co pachnie? Jak taki zmywak 10-dniowy leżący, wiesz. No. Ciekawe, mam nadzieję, że smakuje lepiej. Tak? A jesteś tego pewna, że nic mi się nie stanie? Dobra, to zamknij, jak ma się zobaczyć. No okej. Okay. O, jest byczek. Jakiś mega mocny to nie jest, z tego co widzę. Jo, stopu. Dwie od nogi na lewej, jedna na prawej, masakra. Nie, właśnie się żyje. Zobaczymy, jak szybko padnie. No, to nie jest to samo, co w Hunterze celowanie. No, wybaczcie, ale nie lubię tej kamery. Znaczy, sam pocisk mi się znudził, tak? Lot pocisku. Podwójna płuca. Naprawdę dobry strzał, ale to już wprawa po prostu kwestia, nie? No, o co chodzi? W Hunterze, wiecie, nie ma takiej trajektorii lot pocisku i zmiany energii, nie?
A tutaj jak po prostu trafi na łopatkę albo na żebro, to rykoszet nie przebije ciała. Fakt faktem, chyba, no, wprowadzimy w The Hunter, no, wprowadzono przecież 2 lata temu nowy anatomię zwierząt, tak? Mają teraz shoulder blade, czyli łopatkę, kość biodrową, czaszkę i teraz właśnie jak trafimy w tą kość z jakiejś większej odległości, to wtedy nie przebijemy kości, po prostu zwierzę będzie się męczyć do dobicia. Dobra, wychodzimy. Kasa zarobiona. 100 expa nam wzrośnie trochę tam. Znaczy, może jakieś specjalne misje będziemy mieli do wykonania. Jak to wygląda? No, tutaj nie. To jest po prostu polowanie ze stędu i zwykłe. Dobra, to weźmiemy tutaj. Tu chyba tam zaczynaliśmy w ogóle samouczek. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak, tu zaczynaliśmy samouczek. No, to będzie łatwo. Powinny być te. Bez problemu. Zaraz zamielanie wirgińskie. Nawet nie ma co się skradać. No. Już tam miejscówka jest chyba najprostsze z możliwych, więc jak będziecie grać, to zaczynacie tutaj. 248 punktów. Całkiem ładne. Tylko jeden, reszta ładnie. Okej, co my tam mamy? Zobaczymy, jak go trafię z tej odległości. Żebra, lewe płucno, żeby na miękkie nie poszło. O, na sensie, bo jak dostanie na jelita, to dostajemy ujemne punkty, bo na miękkie zwierzę się męczy. Okej. Okay. Zaraz powinien gdzieś tam paść, to podniesiemy go i zrobimy kolejną misję. To będzie w tym samym miejscu, ale musimy polować z, właśnie przy naszej zwyżki albo tam czatowni. O, ale czy to mnie z drugiej strony, to już widzę, że. Przyna wsteczka. Niby młoda godzina, a już ziewa człowiek. Tu. Biegiem po tych tropach. Fakt faktem. No, powiem wam, cały czas zauracza mnie ta grafika, tak w tej grze. Po prostu nie mogę znieść tego, że w The Hunter jest grafika podobna, może troszkę lepsza i optymalizacja gry jest taka straszna. Ja prawie tu gram na najwyższych ustawieniach i nie mam problemu z udźwignięciem gry na stałych 40-60 FPS-ach, a w The Hunter to jest na laptopie naprawdę porażka, bo tam jest ile? Ile ja tam udźwignę? Może z 40 FPS-ów i to na najniższych, albo 50. Więc to jest porażka totalna. Mogliby bardziej przyłożyć się do optymalizacji gry, ale to raczej jest mi na rękę. Kolejne bronie, kolejne zwierzęta, jak już zapowiedzieli. I niestety lecimy na hajs. No, pusto to robimy, restart szybki. Trochę jak sesje w Hunterze, nie? Jak idziemy na podajniki karmy dla dzików, nic nie ma, restart, wracamy, są. No cóż. O, jak widzicie, teraz są. Coś tam biegło. Prawdopodobnie króliczek, bo kojotów w tej strefie nie ma. Mamy dobry wiatr, więc możemy spokojnie się zakradać. O, mamy nawet mały handling, prawie zrobiliśmy 10% tylko. To nie jest naprawdę źle. To jest mało. Mamy 2 byki. Jeden 107, drugi 98. Tak myślałem, takie lipne, ile tamten mało. 2-1, czyli podobny do tamtego, co strzeliśmy wcześniej. Nie teraz, tylko 2 byki wcześniej. Ten na. W miejscu, gdzie do dzika strzelaliśmy na początku. Idziemy za skały, żeby nas nie zobaczyły. Mam nadzieję, że nie usłyszą nas. Nie zobaczą. O, ale coś jest tak, bo zielony kolorek się zmienia. Widzicie? Stoimy za skałą i się zmienia. O, coś jest tak. Każda gra ma swoje błędy, ale naprawdę ta ma ich niewiele. To trzeba czytać, że tutaj jest dopięta praktycznie na ostatni guzik, tylko takie błędy z po prostu już obiektami, zwierzętami jako obiekty po śmierci, tak? Po ich upolowaniu. To wtedy różne rzeczy dzieją się z tuszą, czasami
znikają, ale bardzo rzadko, tylko raz mi się zdarzyło do tej pory, no i chyba jeszcze można dodać tego, to właśnie te błędy taką z kamuflażem, tak? No i innych to nie ma, wszystko jest bardzo dobrze, nie ma pancernych zwierząt, nieśmiertelnych, tak, etc. Wszystko jest naprawdę dopracowane, bardzo dobrze. Jedynie mogliby wprowadzić jakieś DLC albo dodatki z nowym wyposażeniem, jakieś kilka broni mieszkańców. Ło, fuksem trafił go w płuca. Praktycznie byłoby na jelita. No i znowu jest hunting pressure trochę duży, będzie trzeba wyjść. No plus 50%, 60% jest. O. Sporo. Bo oddycha skoczyło na 50. I zobaczcie, że poprzedniego byka podnieśliśmy praktycznie w tym samym miejscu. Małutkie różki, jak taki mały diabełek. Albo te munjaki, tak? Jelej munjak, czy jak coś tam jest. Co tam biega? Stać nas na coś? 8000 mamy. Moglibyśmy kupić łuk, ale chyba sobie damy spokój. Co my tu mamy? Ile potrzebujemy? 820 doświadczenia. Lunety 4 kupimy. Ale teraz. O dobra, mieliśmy lecieć po kolei, to będziemy lecieć po kolei. Trudno. Kupimy jeszcze... O, na wawik nas nie stać, brakuje nam tysiaka. To skoczymy sobie szybko do lasu. Upolować. Będzie kuna, a może na niedźwiedzia pójdzie. O, na wicia może skoczymy. Zobaczymy, mamy pewien sposób. Bo... Czasami tam mi się łatwo upolować, czasami trudno. No, osobiście mi się spotkałem tak sobie chodząc po lasie, po prostu szukając zwierzyny. Nawet nie hałasując to dwa razy, może trzy razy, a przegrania w tą grę już trochę czasu. No i powiem wam, że zaczynamy tutaj i tam właśnie cię przed chwilą patrzyłem, tu właśnie, z lewej strony, przed tym kamieniem. Położy się misiu, jak zresetujemy, albo wybierzemy godzinę 7, po prostu misiek pójdzie tam spać, ale... Słyszę, że tam coś jest, to po prostu skoczymy. Nawet nie będę restował, na misie sobie pójdziemy później. Chyba, że się spłoszą. Teraz jelenie. I wystartujemy jeszcze raz, ale kupię wabik, jak będzie mnie stać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zmieścimy się? Zmieściliśmy się. O, są dwa byki. Ale to jest słabe. 109 i 107, więc... Większej różnicy nie ma, którego wybierzemy. Na stojąco to będę strzelał. Jeszcze aż takiego. Mówię, ręki pewnie w tej grze nie. O, i widzicie? Luneta czwórka i... Co? Okej. Luneta czwórka i już jest większe kółko. No, okej. Okej. Smakuje jak woda, nie jak jabłka. Naprawdę, bez smaku. Tureckie herbatki jakieś. W ogóle jabłka. Jakoś tak wygląda, nie wygląda. Dobra, nieważne. W każdym razie, luneta. Byśmy mogli twierdzić, że wiecie. To kółeczko to jest pomoc, prawda? Ale kupicie lepszą lunetę, to kółeczko będzie większe i będzie po prostu większy rozrzut, tak? Tego pocisku, w którym jest celuję, więc to jest taki pizna wodę. Akurat się nie da tego wyłączyć. Jest ułatwienie, ale no nie aż tak duże. Włączymy godziną. Siódmą. Skoczymy na tego miśka. Zaraz zobaczymy. Och. Jest mi się, widzicie? Mówiłem, że się tu położy. I co, spłoszymy go? A, spłoszymy go, można zaatakuje, zaraz zobaczymy. Drapieżnik jest zaznaczony łapką u góry, a nie kopytkiem. A ci co? Dobra, zasnął. Patrzcie. Wypuszczony. Ruszy na nas. Prawdopodobnie studuje.
Rykoszet od drzewa. To jest najgorsze, co może być. Nawet tego, mogę powiedzieć, nie poczuł, tylko go naprawdę mocno wkurzyliśmy. Jak trafię w mózg, to będzie. O! To będzie fart. Po prostu. To jest fart, wiecie, to. To jest. No, próbowałem strzelać w mózg miśką już tyle razy, a nie udawało mi się idealnie. Dosłownie. Po prostu fart. Szczęście. No, trudno przebić czaszkę. Naprawdę trudno przebić czaszkę i zabić miśkę za pierwszym strzałem. Później, jak będą niedźwiedzie brunatne, będzie jeszcze trudniej. O, mamy 8000, więc kupimy sobie ten wabik na jelenie. I może jeszcze stenta. Naprawdę dwie dobre rzeczy. Może jeszcze. Dobra. Miałem 20-minutowe. Pociągniemy jeszcze. Może na jedno polowanie się udamy z tym. Z wabikiem na jelenie. Godzina. Zobaczymy. To jest. Nie jest te same, jeśli samouczek. Także to też. Tak. No, ładne byczki mam. 241. O! Stop! Z lewej tu jest sprzedałem przecież. Jeden. Ile ma? 164. Co, trzy są byki? Jeszcze jeden jest. O, zobaczcie. 235, 241. Dobra. Tu mamy przeszłość, żeby tylko ich nie spłoszyć. No i będzie ciężkie zadanie. Dalej, dalej. Zajmij się żarcią. To jest pana nasielone. Zaraz będziemy mogli się przyciągać. No, denerwuję się, ale mam nadzieję, że bez problemu dojdziemy. Użyjemy wabika. No i powiem wam, że używanie wabika na przykład w takich sytuacjach jak ta może zaraz. O, właśnie tym może nie skutkować zdenerwowaniem zwierząt już pod taki kryzysowy, tak? To jest po prostu stąpałem po cienkim lodzie teraz, bo możemy spłoszyć zwierzę łatwo. No, trochę głupio go użyłem, nie spłoszyło się. Moje szczęście, po raz drugi. Mógł w niego strzelić. Tylko szkoda tych 100 punktów. Tam są większe sztuki. Zobaczymy, wejdziemy na przenośną zwyżkę, może ten. Może się uda upolować coś przed zabijaniem tych z tyłu. Bo to nie ustanie bez kamy. Mógłbym jeszcze trochę mieć tutaj zastrzeżenie co do sylwetki tych zwierząt, prawda? Bo mają trochę krótkie badyle. Dziwnie ułożone, dziwne proporcje ciała, tak? Trochę tusza. Jest do tych nóg tak. Wygląda niesfornie, jak taki szczeniaczek bulldoga dwumiesięczny. No ogólnie mówię, nie ma się do czego przyczepić. To by trzeba było naprawdę wyciągać po prostu brudy jakieś takie najgorsze, że tu coś mi nie pasuje, że liście płaskie na drzewach, coś w tym stylu, że trawa płaska. Wiecie, takie tam szczegadanie. W Hunterze jest pełno płaskich rzeczy, pełno błędów i niedorobek. A ludzie grają w to. Nie wiem, co wyciągnę do tego Huntera. Tyle hajsu trzeba wydawać, żeby tam grać, a tak cały czas gram. Nawet nie muszę bawić, widzicie? Przechodzą tam. Wychodzą z łąki i idą do lasu. Feeding time się skończył, czyli pora żywienia. Nie po. Mogę wziąć stent maska, to byśmy wtedy ten. Popsikali się, to by nas nie wyczuła. Teraz nie wiem, czy nas nie wyczują, zaraz i nie uciekną. Bo nie trzeba zobaczyć teraz. Oby się nic nie spłoszyło. Ale naprawdę, to wygląda jak łania i cielak. I widzicie, to jest właśnie bóg z animacją. Biegnie i wygląda tak naprawdę śmiesznie. Zbugowane. O, zobaczyło nas, cholera.
A to się nie spłoszyły. Strzelamy. Szkoda ryzykować. No i na tym kanale mam zastosowanie wabika. No to cóż, pokażę wam w następnym polowaniu, ale póki co mamy piękny strzał na podwójne płuca. I lewe i prawe. A tego drugiego trafię? Pewnie w dupę. O, nigdy tego nie róbcie. To jest naprawdę nieprofesjonalne. O, i raczej go już nie znajdę, bo po prostu mi się nie będzie chciało. Uff. 240 na punktów, 1200. Można szybko zarobić pieniążki, ale też można szybko je wydać. To naprawdę jest tutaj... Chwila, moment. Tak samo jak fantazja, kupujemy emsy, przecież to też tam jest tyle rzeczy, że zaraz je wydam. No. A GMsy to już w ogóle inna bajka, bo ta broń kosztuje tyle GMsów, trzeba tyle emisji wykonać, to jest śmieszne. No, tak więc... myślę, że na dzisiaj to było wszystko, mam nadzieję, że... nie zanudziłem was na śmierć. Kolejny odcinek będzie z The Hunter, a Cabelasa wrzucę jakoś... w tym tygodniu jeszcze, mam nadzieję. Tak więc... Trzymajcie się i dasz bur.